Zgodnie z naszymi prognozami sytuacja na drogach bełchatowskich znacznie pogorszyła się. Jak prognozowaliśmy, na wieczór miała wystąpić kolejna porcja opadów śniegu. Jak widzimy, tak właśnie jest. Na bełchatowskich drogach lód, śnieg, jest bardzo niebezpiecznie. Pracowaliśmy do chwili obecnej, jeździliśmy troszkę po mieście, około 2-3 godzin. Jak widzimy, w tej chwili służby drogowe robią co mogą, aby uporać się z ciągle sypającym śniegiem i zalegającym lodem na jezdniach. Zauważyliśmy kilka pługopiaskarek, które oczyszczają w tej chwili drogi naszego miasta. Jak wspominaliśmy, w nocą z czwartku na piątek będzie się wahać temperatura około północy. Słupki rtęci podskoczą nieco powyżej zera. Następnie temperatura spadnie, co będzie powodować, że na drogach pojawi się oblodzenie, gołoledź. Będzie bardzo niebezpiecznie. Kierowcy, uważajcie.